dla mnie to bardzo popularne rozwiązanie, bo ja miałam podwójne nazwisko, zanim wyszłam za mąż i moje dzieci też mają podwójne nazwisko z poprzedniego związku, więc dla mnie to jest bardzo naturalne. Chciałam, żeby Hanio miał to samo nazwisko, co ja i to samo nazwisko, co mój mąż. Ja mam również podwójne nazwisko, więc nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest takie pytanie... Znaczy... To jest... No dla mnie to jest naturalne, więc... nie wiem. Może jeszcze raz. Nie, dlaczego jeszcze raz? No wszystko jest jasne, bardzo ładnie to wytłumaczyłeś. Słuchania jest i z ciebie, i ze mnie, no jest szyc na głoski. Choć... trudniej mu wychodzi wymawianie na głoski i mówi, że jest Henio Szyc. Na razie nie potrafi powiedzieć swojego drugiego nazwiska, ale bardzo ładnie mówi swoje pierwsze nazwisko. Tak. I jak cokolwiek robi teraz w domu, to mówi, że jak się pytamy, kto to zrobił, to mówi Henio Szyc. Henio Szyc. Także to jest nazwisko specjalnie dla dzieci stworzone. Łatwo się mówi.